Na tym nagraniu pokażę, jak obliczyć wartość PKB trzema metodami. Jeżeli tu przykładowym produktem początkowym jest ziarno, przekształcone następnie w mąkę, z niej upieczona zostaje bułka, a produktem finalnym, który otrzymuje konsument, jest przykładowo kebab, jako jego składnik jest bułka. I teraz tak. Mamy trzy metody: wartości dodanej, wydatków na dobra finalne i dochody czynników wytwórczych. Jeżeli chodzi o metodę pierwszą, czyli wartości dodanej, musimy wiedzieć, ile warty jest każdy produkt pośredni wraz z produktem tym ostatecznym, który otrzymuje konsument. Jeżeli sprzedaje rolnik ziarno, kupuje go młyn. Wartość transakcji wynosi 100 zł. Jeżeli w kolejnej części już nie jest sprzedawane ziarno, a mąka, która powstała z tego ziarna, i sprzedaje młyn, przykładowo piekarzowi, w wartości 300, potem z tej mąki upieczona jest bułka i piekarz sprzedaje bułkę restauracji za 600 zł. Jeżeli kolejnym, ostatnim już produktem finalnym jest kebab, który jest sprzedawany przez restaurację konsumentowi, przykładowo wartość jest 1000 zł, to możemy w tym momencie na pewno podliczyć, że jakby w obrocie pieniądze mają wartość 100, 300, 600 i 1000. Razem oczywiście możemy napisać, że wartość całkowita to jest 2000. A teraz pierwszą metodą, jak tu obliczyć taką wartość PKB, ile przetworzone ziarno, jak się stało kebabem, ile PKB z tego nam urosło. Pierwszą metodą jest tak zwana wartość dodana. Wartość dodana, czyli to jest dosłownie różnica za każdym razem, dosłownie o ile dodano nam tej wartości. Czyli za pierwszym razem, jak było 100, to nasza wartość urosła z 0 na 100, czyli tutaj urosło o dodatkowe 100. No bo na początku ziarno nie ma żadnej wartości, czyli możemy powiedzieć, że 100. Jeżeli kolejny element, ziarno początkowo miało wartość 100, a mąka już 300. Oznacza to tyle, że mąka przekształcona z ziarna zyskała na wartości dodatkowe 200. Jeżeli w kolejnym elemencie mąka przekształciła się w bułkę i wartość bułek wynosiła 600, a wcześniej mąka 300, no to możemy powiedzieć, że wartość naszych produktów wzrosła o dodatkowe 300. Było 300, jest 600, czyli możemy policzyć to sobie jako różnicę. 600 minus 300 daje 300. I teraz, jeżeli produkty nazywane tutaj ogólnie bułką mają wartość 600, to teraz, jeżeli ten produkt gotowy ma wartość 1000, no to możemy powiedzieć, że wzrósł on nam o 400, a obliczeniowo zrobimy, że to jest 1000 minus 600, czyli 400. A więc wartość teraz wszystkich transakcji w przypadku tej metody oczywiście to jest 2000, ale wartość PKB będzie to suma tych wzrostów wartości produkcji, czyli 100 i 200 to 300, 300 i tu razem mamy wartość naszego PKB obliczonego tą metodą na poziomie 1000. Kolejna metoda liczenia PKB to metoda liczenia wydatków na dobra finalne. Jeżeli ziarno nie uznamy za dobro finalne, ani mąki, ani bułki, tylko kebab, to możemy powiedzieć, że łączna wartość wytworzonych produktów finalnych to 1000, a więc możemy przepisać, że nasze produkty są warte 1000 i łącznie PKB, tutaj oczywiście możemy wstawić kreski, jako że to są wartości nie dotyczące dóbr finalnych, no to możemy powiedzieć, że nasze PKB ma wartość w metodzie wydatków na dobra finalne wartość 1000. Trzecia metoda, którą tutaj możemy szybko sobie zaprezentować, to jest metoda dochodów czynników wytwórczych. I w tej metodzie ustalamy, jakie dochody osiągnął przykładowo tutaj rolnik ze sprzedaży, młyn ze sprzedaży mąki, piekarz ze sprzedaży bułek oraz kebab
sprzedawany, ile dał korzyści restauracji. No i teraz widzimy, rolnik sprzedał do młynu ziarno o wartości 100, czyli możemy powiedzieć, że zarobił 100. Jeżeli w kolejnym elemencie młyn sprzedał piekarzowi mąkę o wartości 300, a sam musiał dać ziarno, kupić do tego o wartości 100, no to możemy powiedzieć, że od 300 minus, czyli 300 to jest zysk, przychód, a 100 to są koszty, można by było powiedzieć, że młyn zarobił dodatkowe 200. Teraz kolejny element. Piekarz sprzedał restauracji bułki o wartości 600, a sam musiał kupić mąkę o wartości 300. A więc można powiedzieć, że zarobił 600 minus 300 włożone jako koszty, czyli 600 minus 300, czyli wartość wynosi 300. I teraz ostatni element. Jeżeli restauracja sprzedała konsumentowi kebaby o wartości 1000 zł, a sam musiał kupić bułki o wartości 600, to oznacza, że od przychodu 1000 zł odejmujemy koszty wynoszące 600 i mamy w tym momencie 400. I oczywiście PKB jako produkt krajowy brutto stanowi sumę poszczególnych składowych gdzieś tam po drodze od produktu początkowego do produktu finalnego i ta wartość 100, 200, 300 i 400 daje nam łączną wartość wynoszącą 1000.